Co, myszeczko? Mój kochany misio. Postanowiłem podzielić się z wami pewną refleksją, ale mi się mi nie daje, patrzcie. Dlatego nie nagrywam tak często vlogów, bo chodzę głównie z kamerą albo z telefonem na spacery z nim, co daje mi ogromne szczęście i to... Nie, i powiem wam szczerze, nie chcę mi się często wyciągać tą kamerę. No często też nie wyciągam i tylko dlatego, że nie mam niewiele, mam niewiele do powiedzenia. Więc staram się, żeby te nagrania były spontaniczne, autentyczne. No i żeby wychodziły rzeczywiście z potrzeby mówienia. No i dzisiaj mam taką potrzebę. Chcę się z wami podzielić pewną historią. Historią, która być może w jakiś sposób wam pomoże też przewartościować, przeramować patrzenie na ciężkie momenty w życiu i wykorzystać je do własnego wzrostu, do życia lepiej. Lepiej teraz, tak? Nazwa mojego kanału. Pozwólcie, że opowiem wam historię z zamierzchłych czasów. To był 7 czerwca 1893 roku, prowincja Natal. Wieczór z 7 na 8 czerwca, można tak powiedzieć, już była noc. Pociąg zbliżał się do Johannesburga i w tym pociągu siedział młody prawnik. Prawnik, absolwent University of London, który jechał akurat do biznesmenów pomóc w pewnej transakcji. Przypłynął statkiem aż z Indii po to, żeby zrealizować swoje zlecenie w Afryce Południowej społeczności hinduskich biznesmenów. W pewnym momencie on akurat wykupił bilet na pierwszą klasę. No i w pewnym momencie wszedł pewien pasażer do tego przedziału i bardzo mu się nie spodobał ten prawnik. Za chwilę dowiecie się z jakiego powodu. Zawołał konduktora, konduktor sprawdził bilet, zobaczył, że rzeczywiście prawnik ma bilet na pierwszą klasę, może jechać tym pociągiem, no ale mimo to wyrzucił go z tego pociągu, z tego przedziału, kazał mu się przesiąść do trzeciej klasy. Oczywiście prawnik był oburzony, ponieważ miał wykupiony legalny bilet i zaczął protestować. W tym momencie został pobity przez konduktora i przez inne osoby i wyrzucony na pierwszej małej stacyjce w Pietermaritzburgu. Dlaczego Pietermaritzburg? Dlatego, że 7 czerwca 1893 roku to jest ważna data w historii świata i akurat ta mała stacyjka w Afryce Południowej, w prowincji Natal, o nazwie Pietermaritzburg, ponieważ prawnikiem, który został wyrzucony na peron w nocy, mimo tego, że posiadał ważny bilet na pierwszą klasę, był Mahatma Gandhi, absolwent prawa University of London. Wyobraźcie sobie, co przeżył po wyrzuceniu. On już wtedy wiedział, że przeżył przełomowy moment w swoim życiu. Przeczytałem o tym w jego autobiografii słynnej, w której opisał dokładnie zdanie, że od tego momentu rozpocznie swoją walkę i rozpocznie cierpienie. Możecie przeczytać to. Świetnie ten moment został też ukazany w ekranizacji biografii Gandhiego. Był to niewątpliwie przełomowy moment nie tylko dla niego, ale przede wszystkim dla całego świata i dla Indii, które jakieś 60 lat później już uzyskały niepodległość. A wszystko zaczęło się od tego niepozornego wyrzucenia pewnego prawnika z pociągu. Także moi drodzy, nigdy nie wiemy, jakie sytuacje mogą zmienić nasze życie na lepsze. Nigdy nie wiemy, jakie sytuacje doprowadzą do zmiany nie tylko nas samych, ale być może też świata na lepsze. Ja też mam wrażenie, że przeżyłem podobną sytuację, może nie z takim efektem jak Gandhi. Porównanie do niego to jest lekka przesada, ale chciałem zacząć od jego historii, żeby wam uzmysłowić, że każdy z nas ma moc przekształcenia najgorszej sytuacji, jaka się zdarza, w coś, co może pomóc im zmienić życie na lepsze. Pamiętam, że to był sierpień 2018 roku. Jechałem akurat z moim dobrym kumplem Gregiem Albrechtem, którego pozdrawiam, jeżeli to ogląda, odebrać wyniki po operacji usunięcia guza nerki. Zawiózł mnie do lekarza w ośrodku medycyny w Otwocku, gdzie byłem operowany. I siedziałem z lekarką w
wręczyła mi kopertę, otworzyłem tą kopertę i poprosiłem ją o interpretację. Pamiętam, jak z drżącym głosem powiedziała, że niestety to był nowotwór złośliwy. I pamiętam, jaki przeżyłem szok. Wróciłem do domu. Potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby dojść do siebie, ale wiedziałem, że nie pozwolę, żeby ta diagnoza mnie złamała. Nie pozwolę na chwilę rozczulania się nad sobą. No i podjąłem decyzję, że zmienię swoje życie. Pozwólcie, że wam opowiem, co zrobiłem. O Jezus, jakie dobre palce. Dobry palec. Przeszkadza mi nagrywać. On w ten sposób pokazuje, że co ty gadasz, gościu, do jakiegoś kijka? Bądź ze mną, tu i teraz. Ma rację. No ale 99,9 czasu jestem z nim, a nagrywam raz na wiele dni i robię to tylko przez parę minut, więc mi się zdecydowanie wygrywa selfie stickiem i kamerą lub telefonem. Moi drodzy, jak zmieniło się moje życie? No był ten przełomowy moment, o którym wam powiedziałem. Kiedy wróciłem do domu, kiedy Greg mnie odwiózł z powrotem do Warszawy z Otwocka po tym dewastującym mnie praktycznie wyniku badania mojego guza, stwierdziłem, że muszę zmienić swoje życie. Zacząłem od tego, że pozbyłem się bardzo wielu rzeczy, wielu mebli. No i spakowałem plecak. Spakowałem do plecaka laptopa, kamerę, mikrofony, kilka zmian, właściwie na 6 dni zmiana ubrania, bielizny. Wziąłem paszport i wyjechałem. Wyjechałem, akurat była okazja, kolega wybierał się do Bośni i Hercegowiny, właściwie do Republiki Serbskiej. Dołączyłem do niego, złożyłem się na wachę i pojechaliśmy samochodem na zmianę, kierując przez Polskę, Czechy, Austrię, Węgry, do Serbii, a potem do Bośni. Potem podróżowałem sam, pociągami, autobusami, autostopami po Bośni i Chorwacji i Węgrzech. Później pojechałem na Ukrainę, mieszkałem przez jakiś czas w Kijowie, mieszkałem we Lwowie. To było 4 lata temu, więc jeszcze 1,5 roku przed inwazją rosyjską na Ukrainę. Wróciłem na Podlasie, bo już nie mieszkałem, wynajmowałem mieszkanie w Warszawie, oddałem je. Przez jakiś czas mieszkałem w Białymstoku, ale szybko poznałem dziewczynę i zamieszkałem z nią prawie rok. Mieszkałem w Mońkach, czyli na obrzeżach Biebrzęskiego Parku Narodowego. Wszędzie pracowałem zdalnie, zajmowałem się coachingiem, zajmowałem się tworzeniem treści i nagrywaniem podcastów, nagrywaniem vlogów. Możecie to zobaczyć na kanale, cofając się 4-3 lata wstecz, oglądając moje YouTube. To historię pięknie widać, tam próby biegania zimą z lakiem są, chodzenie po Biebrzańskim Parku Narodowym, nagrywane, nieumiejętne nagrywanie vlogów. No i postanowiłem, że będę tak pracował, będę tak żył, jak taki nomada. Zobaczyłem, że niewiele rzeczy mi potrzeba, dosłownie fizycznych rzeczy do życia. Zobaczyłem, że otaczanie się meblami drogimi, kupowanie drogich samochodów jest bez sensu. Wypożyczałem samochody przez ten czas. Stwierdziłem, że bardziej mi się to opłaca. No i postanowiłem, że zostanę minimalistą. W praktyce zostałem minimalistą. Te lata nagrywania podcastów, czytania, słuchania The Minimalist opłaciły się. Wykorzystałem to. Zacząłem skupiać się na procesie twórczym. Stworzyłem biznes oparty na mojej wiedzy i mojej pasji, który mógłbym prowadzić z każdego miejsca na ziemi. I to robiłem w praktyce. Więc można powiedzieć, że ta sytuacja z pozoru trudna w moim życiu sprawiła, że pewnego dnia, gdy byłem sam po rozstaniu z dziewczyną, stwierdziłem, że chcę mieć psa. No i przygarnąłem tego Miśka. Nazwałem go Laki, bo stwierdziłem, że moim celem będzie uczynienie tego maleństwa, bo wziąłem go jako takiego małego chomiczka. Myślałem, że mnie oszukują, że sprzedałem mi chomika, nie psa. Okazał się pieskiem husky. Nazwałem go Laki, bo chciałem mieć zadanie na najbliższe lata. Uczynię to małe stworzonko najszczęśliwszym zwierzątkiem na świecie. Mam nadzieję, że mi się to udaje. O. On się odwdzięcza mi na każdym kroku, co widzicie w moich vlogach i w moich podcastach. I
tak naprawdę z tego lakiego to ja stałem się najbardziej lucky, czyli największym szczęściarzem. A gdyby nie to wszystko, gdyby nie ta koperta z dewastującymi informacjami, nie zrobiłbym tego wszystkiego. Byłbym ciągle w tej strefie komfortu, wspinałbym się po drabinie awansów, pracując na etacie, zarabiając dobrze, wydając jeszcze lepiej, obżerając się, nie wiem, potrójnymi burgerami, jedząc śniadania na szybko w McDonaldzie na dworcu centralnym, jadąc w drodze do mojego biurowca, bo przesiadałem się z kabat na metrze, z metra na tramwaj w centrum i zatrzymywałem się zawsze w McDonaldzie na śniadanie. Nie paliłem, nie piłem alkoholu, ale odżywiałem się strasznym syfem. Na lunch jadłem potrójne burgery, pół krowy zjadałem praktycznie na lunch, a deser sobie robiłem prezenty w postaci wizyty w Dunkin' Donuts. Oszukiwałem się, że ciężko pracuję, że fizycznie ćwiczę, chodziłem na dole na siłownię, bo była siłownia na dole w biurowcu naszym, uprawiałem trójbój, bawiłem się w ponoszenie ciężarów, doszedłem do 200 kg martwego ciągu, 200, prawie 200 przysiadu i 110 kg na klatę. Na tym się zatrzymałem. Doprowadzałem organizm do permanentnych stanów zapalnych poprzez moje odżywianie i ćwiczenie. Nie uprawiałem biegania, nie robiłem tak zwanych ćwiczeń kardiowaskularnych, tylko krótkie takie stresujące dla organizmu uderzenia siły, można powiedzieć, eksplozywne siły. Ci, co uprawiają sporty siłowe, wiedzą, co mam na myśli. No i żyłem tak, można powiedzieć, na pożyczce zaciągniętej w moim zdrowiu. No i w końcu przyszło spłacić długi. I teraz jestem tu, na Podlasiu, 200 km od mojego poprzedniego życia. Chodzę na spacerki z Lakim, prowadzę coachingi, tworzę treści, podróżuję, spędzam dużo czasu w lesie. Unikam zgiełku, unikam tłumów. Jestem szczęśliwy, jak nigdy wcześniej nie byłem szczęśliwy. Okazuje się, że wiele rzeczy, które może nas uszczęśliwić, nic nie kosztuje, albo prawie nic. Więc to był mój moment przełomowy. U Gandhiego, przepraszam za porównanie do takiego wielkiego człowieka, po prostu chciałem znaleźć jakieś odniesienie. Może to być wyrzucenie z pociągu, a dla drugiej osoby to może być koperta z ciężkimi wiadomościami. Zastanów się, jaki przełomowy moment ty miałaś w swoim życiu. Być może na takie czekasz. Jeżeli nadejdzie taki moment, czego ci nie życzę, to pomyśl o tym filmie. Jeżeli ci się podobało, daj lajka, zasubskrybuj, podziel się z kimś, komu uważasz, że pomoże. Dziękuję. Hej, jedzie pociąg. Będziemy musieli się zwijać. Tak, Misiu? Uciekamy? Uciekamy, pociągi. Uciekamy, 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 uciekamy.